Natomiast prawda jest taka, że kiedy wstaję rano i dokładnie wiem, co będę danego dnia jadł, to zwiększa się o kilkaset procent prawdopodobieństwo, że tego dotrzymam. Ostatnie badania niemieckie pokazują, że kiedy cieszymy się życiem i w naszym życiu gości radość, poczucie szczęścia, spełnienia, bogactwo, możliwości, to żyjemy po prostu dłużej. Jest to jeden z filarów, to radość życia. Cieszyć się po prostu, być szczęśliwym. To już zresztą powiedział Arystoteles, że przychodzimy na świat po to, żeby być szczęśliwym. Dla mnie zdrowie to jest, moi drodzy, energia. Ja chcę mieć energię, ja chcę zjechać na rollercoasterze. Ja chcę pojechać do Dubaju i tam zaliczyć najszybszy, największy rollercoaster na świecie. Ja chcę mieć 80 lat i dalej się cieszyć życiem. Mało tego, obiecałem, że dożyję do 120. Bracia rodzeń. Można pięknie żyć. I teraz oczywiście, jakie masz wymówki? Jakie masz wymówki? Bo ja nie widzę żadnej. No chyba że pracujesz na zmiany. Ale jeżeli teraz zaczniesz praktykować ten nawyk, że rano oglądasz sobie klub, po co się ogląda klub? Kto z was wie? Kto w ogóle w klubie jest? Ręka do góry. Jest parę osób. Po co się wstaje rano o 5:55, żeby być w klubie? Po co? Po to, żeby wejść dobrze w kolejny dzień. I tak codziennie przez 365 dni w roku. Żeby dobrze zacząć dzień. Z inspiracją, z motywacją, żeby usłyszeć chociaż jedno zdanie, które będzie mi przez cały dzień towarzyszyć. Będzie powodować, że będzie mi się chciało chcieć i mi się pójdzie w odstawkę. Teraz ci się chce. Dobra, to masz fajne misie. W każdym razie możesz wykorzystać ten czas rano, po to, żeby napisać plan na ten dzień, czyli plan posiłków chociażby, bo to jest, mogę wam się do czegoś przyznać? Nie, nie jem śniadań. Znaczy tak, dobra, okej, czasami. Jak jestem w jakimś dobrym hotelu, Agnieszka może potwierdzić, walczy ze mną, ale generalnie ulegam czasami tym misie. Mi się po prostu chce i mówię, wszyscy morda w kubeł, mi się chce. Natomiast prawda jest taka, że kiedy wstaję rano i dokładnie wiem, co będę danego dnia jadł, to zwiększa się o kilkaset procent prawdopodobieństwo, że tego dotrzymam. Jeżeli wstaję rano bez określonego planu, zazwyczaj gdzieś po drodze polegnę, bo się pojawi, uwaga, okazja. I wiesz, w tym momencie i tak nie zaplanowałem niczego innego, w związku z czym tak się dzieje. Te 13 nawyków to nie jest do końca mój pomysł. Ale powiem jeszcze, dlaczego je wymyśliłem. Łukasz z Mateuszem mówią na temat tego, żeby się zdrowo odżywiać, żeby odpowiednio się ruszać, żeby dbać o siebie. Ja mówię o tym często, oni też, że trzeba po prostu dobrze i zdrowo spać i przynajmniej 7 godzin. Niestety, ale dzisiejsze społeczeństwo to takie niewyspane zombie, które się przemieszczają po ulicach. 7 godzin snu dla mnie przynajmniej to jest obligo. Natomiast jest jeszcze czwarty filar zdrowia. To jest, moi drodzy, radość życia. Ostatnie badania niemieckie pokazują, że kiedy cieszymy się życiem i w naszym życiu gości radość, poczucie szczęścia, spełnienia, bogactwo, możliwości, to żyjemy po prostu dłużej. Jest to jeden z filarów, to radość życia. Cieszyć się po prostu, być szczęśliwym. To już zresztą powiedział Arystoteles, że przychodzimy na świat po to, żeby być szczęśliwym. Kto z was nie chce? Wszyscy chcą? W związku z czym, powiedzcie mi może, w której klasie szkoły podstawowej była jakaś lekcja, zajęcia na temat tego, jak być szczęśliwym? A w gimnazjum? Nie? Średnia? Na studiach coś takiego było? Powiedzcie mi, jaka jest logika w tym, że człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwym i na żadnym etapie edukacji tego się nie uczy. Człowiek przychodzi na świat teraz, żeby być szczęśliwym, to co musi być, żeby być szczęśliwym? Trzeba mieć dobrą pracę. Uwaga, wszystkie do tej pory badania potwierdzają. I teraz powiem coś bardzo niepopularnego. Gdybym był politykiem, zlikwidowałbym emeryturę. Już widzicie, że im nie zostanę? Bo mnie nikt nie wybierze. Samo powiedzenie czegoś takiego jest tak niepopularne, że w tym momencie powiedzą, nie, na tego oszołoma nie głosujemy. A ja zlikwidowałbym emeryturę. Dawałbym tylko i wyłącznie ludziom pieniądze wtedy, kiedy już nie mogą pracować. Bo uwaga, dopiero wczoraj dowiedziałem się o jednej mojej dobrej znajomej, która była dyrektorką ogrodu zoologicznego w Chorzowie, ZOO, i odeszła przedwczoraj w wieku, który się po prostu nie kwalifikuje do odchodzenia. 2 lata temu przeszła na emeryturę. Emerytura jest śmiertelnym zagrożeniem, jeżeli nie znajdziemy radości życia. Czyli wracając do tego, jest 6 dziedzin w tym moim heksagonie, które decydują o tym, że będziemy cieszyć się życiem. To jest nasza praca, po to, żebyśmy się czuli potrzebni. To jest nasze zdrowie, nie wchodzę w nic innego, tylko jeżeli z tym też przesadzimy, to nie wiem, czy znacie taką anegdotę, że przychodzi pewien hipochondryk do lekarza i mówi, dzień dobry, wie pan co, mam problem, panie doktorze, bo generalnie żona mnie zdradza, a mi rogi nie rosną. Na co lekarz mówi, panie, przecież to tylko tak się mówi, tak naprawdę to one nie rosną. On mówi, to dobrze, bo już myślałem, że mam za mało wapna w organizmie. Czyli zdrowie generalnie jest jednym z dziedzin, uwaga, powtórzę to głośno, zdrowie jest jedną z 6 dziedzin w naszym życiu, które decydować będą o naszej radości życia. Jak ja definiuję zdrowie, to dla mnie to nie jest brak chorób, żeby było jasne. Dla mnie zdrowie to jest, moi drodzy, energia. Ja chcę mieć energię, ja chcę zjechać na rollercoasterze. Ja chcę pojechać do Dubaju i tam zaliczyć najszybszy, największy rollercoaster na świecie. Ja chcę mieć 80 lat i dalej się cieszyć życiem. Mało tego, obiecałem, że dożyję do 120 komuś. Więc nie mam innego wyjścia. Zdrowie jest moim priorytetem, to dlatego dzisiaj rzuciłem to wyzwanie. Mam nadzieję, że te częste telefony ode mnie będziecie odbierać. Okej. Okay. Co jeszcze decyduje o naszym szczęściu? Kochani, finanse, pieniądze. Większość ludzi niestety definiuje pieniądze źle, mówiąc, pieniądze szczęścia nie dają. Ja w sumie się zgadzam z tym, tylko ja dodałem do tego jeszcze jedno, mianowicie pieniądze szczęścia nie dają, ale tylko małe. No bo jeżeli ja na początku miesiąca zaczynam pracę i wiem, ile dostanę i wiem, na co to wszystko pójdzie, to one szczęścia nie dają. Dopiero jak mam trochę więcej, no to już alleluja. Co jeszcze decyduje o naszym poczuciu szczęścia? Relacje z ludźmi. O tym się mówi dzisiaj, czym lepsze mamy relacje z ludźmi, tym większe poczucie satysfakcji i radości życia. I jeszcze mamy 2 obszary, których nie mówiłem. Pierwszy to jest rozwój osobisty. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że wasz rozwój osobisty będzie decydował o wszystkich pozostałych 5 obszarach. Czyli to, jakie będę miał zdrowie, zapraszam do Można Pięknie Żyć, o tym, jaki będzie poziom naszych dochodów, jakie będziemy mieli pracę i jakie relacje z ludźmi. I wreszcie 6. obszar. To są nasze marzenia, czyli tak zwany czas dla siebie. Kto z was uważa, że trzeba być egoistą? Mało. Zwróćcie uwagę, że większość ludzi deklaruje, że chciałoby dawać szczęście innym, a sami go nie mają. Czy może analfabeta kogoś nauczyć czytać? Czy może kret nauczyć kogoś latać? Czy może rozpoznawać dzięki temu kretowi jakieś piękne obrazy i kolory? Moi drodzy państwo, zapraszam was do społeczności klubu 555 i obliguję was do tego, po pierwsze, żebyście weszli na stronę klub555.pl i tam dołączyli do nas, założyli sobie konto. Można tam oznaczać swoją obecność. Dostaje się za to też nagrody. Za to, że się jest codziennie. Obliguję was jednak do jeszcze jednej rzeczy. Zakochajcie się w życiu. Jest taka dziewczyna, która mówi, żeby codziennie rano wstać, stanąć przed lustrem i przybić sobie do lustra 5. Jednym z 13 nawyków jest podnoś swoją samoocenę. Zakochaj się nie tylko w życiu, ale zakochaj się w swoim życiu. Zakochaj się w sobie. I powiedz sobie, można pięknie żyć, można żyć długo, zdrowo, pięknie i bogato. Można cieszyć się życiem. Mam takie silne wrażenie, panowie, że ci wszyscy ludzie tu przyjechali z pewnym deficytem, chcą się czegoś być może dowiedzieć, ale świat jest pełen teoretyków. A teoretyk to jest taki gość, który zna 50 pozycji seksualnych, ale ani jednej kobiety. I to spotkanie, na którym teraz jesteście. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam te tysiące ludzi, którzy oglądają nas online. Kochani, pozdrawiam was serdecznie. To spotkanie. To spotkanie będzie miało tylko sens wtedy, kiedy z tym coś zrobicie. Wyrzucony pieniądz i stracony czas, jeżeli przyjdziecie tutaj i powiecie: brawo, chłopcy, zajebiste wystąpienie. Fryderyk, kurde, ale jesteś gość. Te dowcipy, które opowiedziałeś, to do tej pory powodują, że pękam ze śmiechu. To będzie o kant dupy potłuc. Bo dopóki dzisiaj nie podejmiesz decyzji, że zrobisz to, to będzie stracony czas i pieniądze. A chyba nie po to tu jesteś. Mam rację? Dlatego też dziękuję wam z całego serca. Witajcie, drodzy ludzie, jestem dr Robert Sives. Właśnie zakończyłem rewelacyjny, zjawiskowy dzień. Braci rodzeń poznałem wiele lat temu. Konferencją jestem ogólnie zachwycona. Bardzo się cieszę, że po wielu latach również spotkałam osobiście Iwonę Wierzbicką. No super, super. W ogóle organizacja jest świetna. Byłem tu wraz z Mateuszem i Łukaszem. Zaprosili mnie i przyjechałem z Florydy, żeby wziąć udział i przemówić podczas ich konferencji, która była fenomenalna. Fajnie, że można porozmawiać ze wszystkimi prelegentami, że jest taki bezpośredni kontakt. A każdy z nas czuje się naprawdę jak w rodzinie. Został przyjęty cudownie. Ale jednak przyświecał nam jeden i ten sam, czyli dieta niskowęglowodanowa i jej zalety w przywracaniu zdrowia. Wyleczyłam cukrzycę, pozbyłam się 40 kg balastu. Ci faceci, ci bracia naprawdę się znają na swoim fachu. Nauka staje się bezużyteczna, jeżeli nie możesz jej przekazać ludziom, a bracia są przyjaźni, mają poczucie humoru. Jestem zupełnie inną osobą, mam więcej energii. Uśmiecham się. Także jestem zachwycona dzisiejszą konferencją, organizacją, ludźmi, którzy tutaj byli. To jedna z najlepszych i najbardziej motywujących konferencji, w jakich uczestniczyłem.